Witajcie Roztomili w 500+, w 24. finale Listy Śląskich Szlagierów. Sebastian Mierzwa, dzień dobry. W dzisiejszym finale pojawią się goście. To wykonawcy, którzy to też wystąpią na koncercie z okazji Dnia Matki 26 maja w Chorzowie. A kto to taki się zapytacie, to już wam odpowiem. Będą to Freles Hajduk. Witamy serdecznie. I pojawi się przystojny Damian Holecki. Do zobaczenia za parę chwil. Damian Holecki. Jak nerwował mnie ją jedna wiem. Ach, im richtig griff na binder mio i mi pszą, tak mi pszą. Peter dusz masz kryty nosił mi, pragnął spełniać wszystkie moje sny. Antek mnie na rękach nosić chciał, ale zbyt cienki bok. Choć tyle chodzi w koło mnie, ja nie wiem kogo wezna się, bo jeden rojber, drugi leń, nic by nie robią co gdzie. Choć tyle chodów czaje mi, jest wodnym nie poradza być. Więc kaj ten pierun kaj o mnie, kiedy dogodzi w końcu mnie. Hubert się po knajpach szlajać chcią, piwo żłopą i pokera żną. Francik dusz miał uśmiechnięty pysk, ale bął z niego git. Ale spod pieśni na połomie wiecznie godą, że kusika chce. Zniguj złoto keta kupią mi, ale znikł, łore znikł. Choć tyle chodów koło mnie, ja nie wiem kogo wezna się, bo jeden rojber, drugi leń, nic by nie robią co gdzie. Choć tyle chodów czaje mi, jest wodnym nie poradza być. Więc kaj ten pierun kaj o mnie, kiedy dogodzi w końcu mnie. Koło mnie, ja nie wiem kogo wezna się, bo jeden rojber, drugi leń, nic by nie robią co gdzie. Choć tyle chodów czaje mi, jest wodnym nie poradza być. Więc kaj ten pierun kaj o mnie, kiedy dogodzi w końcu mnie. Choć tyle chodów koło mnie, ja nie wiem kogo wezna się, bo jeden rojber, drugi leń, nic by nie robią co gdzie. Choć tyle chodów czaje mi, jest wodnym nie poradza być. Więc kaj ten pierun kaj o mnie, kiedy dogodzi w końcu mnie. Beata Michalsko, to aż z radością wielką patrzy się, jak ta dziewuszka się prezentuje. To jest szlagier, nowość z poprzedniego tydnia, Kaj ten pierun. Tak dokładnie nazywa się ta śpiewka. Na razie poza szlagier top 10, a już teraz zapraszam was na podsumowanie tygodnia Listy Śląskich Szlagierów w Radiu Sud. Halo, halo Kępno, halo Joanna Kaczorowsko. Witam ciebie Sebastian, witam państwa. W minioną niedzielę na antenie Radia Sud odbyło się 259. notowanie radiowej Listy Śląskich Szlagierów. Tylko 3 utwory spadły na niższe pozycje, 4 powędrowały w górę, a 3 pozostały na swoich miejscach. Oto szczegóły. Na miejscu 10 pierwszy spadek Avista, Namalować chciałbym ciebie. Na 9 i w górę Gabi Gold i Blue Party, Uśmiechnij się do świata. Na 8 pozostał Blue Party, Okno na świat. Miejsce 7 to Paweł Sobota, Kocham cię latem, kocham zimą. Na 6 również bez zmian Weronika, Więc jeszcze raz. A w górę pnie się duet Karo, Śląski szlagier, miejsce 5. Spadek zaliczył w tym tygodniu Piotr Feszter, Ja jo lubię śląskie śpiewki grać, miejsce 4. Na 3 Brygida i Robert Łukowski, Codzień
co noc, to szlagier, który wspina się w górę. Na drugim z pozycji pierwszej spadł Damian Cholecki, Jesteś moim aniołem, a na miejscu pierwszym Krzysiu Koniarek, Taka nasza miłość. I tak w całości wygląda gorąca top 10 radiowej listy śląskich szlagierów. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam z Kępna. Dzięki Joanno, dzięki za kolejny finał z Wielkopolski, a my z Asią zobaczymy się 26 maja w Chorzowie. Wszystko uda się. Co przyniesie nam kolejny zwariowany dzień? Trochę szczęścia i radości, albo smutku cień. Jak to zrobić, by przez życie uśmiechniętym iść? Wiem, z miłością warto w zgodzie żyć. Kochaj mnie ciągle, do mnie mów, niech nasze serca wystukują jeden rytm. Chcę kochać ciebie noc i dzień, chcę być przy tobie jak twój cień, by miłość nasza nie skończyła nigdy się. Jesteś ciągle w moich myślach, jesteś w moich snach. Żyć bez ciebie to miłości znak. Dawno temu już marzenia me spełniły się. Jesteś tylko moja, kocham cię. Zostań królową moich snów. Kochaj mnie ciągle, do mnie mów. Niech nasze serca wystukują jeden rytm. Chcę kochać ciebie noc i dzień, chcę być przy tobie jak twój cień, by miłość nasza nie skończyła nigdy się. Kolejna nowość z poprzedniego tygodnia, także na razie poza szlagier top 10. Szlagierowe nowości czekają na SMS-y, a na głosujących czekają nagrody. Płyty CD, Team Fabian Pokochaj Mnie, Kamraty Do Tańca i Happy Folk na piątkę, Baciary Posiady u Józka Wolsynioka. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlagierowysklep.pl.
To były frelki z Koła Gospodyń Wiejskich, a w naszym szlagierowym studium razem ze mną frele z Hajduk, Agata Gruszka-Zorychta i Sandra Grzybek. Witam, dziołchy! Witamy. Czy wy tak, żeście są troszkę z tym Kołem Gospodyń Wiejskim, okrem do kabraty śpiewają tak powiązane, tak jakiś odłam tego Koła Gospodyń Wiejskich? Nie, raczej nie. Ale co, pierogów nie kleicie? Nie. Pierza nie szkubiecie? Nawet do kuchni nie wchodzimy. No, a, nie no, aż ale... tak źle nie ma u mnie, bo ja tak mam wszystko razem, więc ja jestem w tej kuchni często, na przykład kawę zaparzam. I na tym się kończy? Tak. I posprzątam. Nie, czasem robimy takie ciapoliny różne w kuchni. Co? Ciapoliny. Tak. Aha. A bo Agatka robi kurczaka i on zawsze jest zielony, albo niebieski. No, okej, dobra. To jakbyście kiedyś chciały mnie na obiad zaprosić, to ja przyda i uważam. Mogę się tak umówić. No. Ja wiem, jaka jest kuchnia, a tamtędy się jakoś tam poukłada. Ale drogie panie, było takie pytanie, to poważne teraz będzie pytanie. No, moment. Zróbmy te poważne takie miny, nie? Że takie. Mhm. Moje drogie panie. Mhm. Kiedyś hajdulki, a teraz frele z Hajduk. Zapytam w języku Szekspira. Why? A może bo dlaczego? Bo my są teraz właśnie te poważne. My dorosłyśmy podobno. Tak. Podobno. Podobno. Z kobietami to też jest tak jak z mężczyzną, że 31 lat dzieciństwa, a potem już jest łatwiej? Nie wiem, mój mąż mi codziennie mówi, że mogłabym trochę dorosnąć w końcu, ale to chyba się nie uda. A moja siostra cały czas mnie pyta, dlaczego jestem wiecznie w przedszkolu, a ona już jest w szkole, a jest jakby młodsza, więc... A mój po 11 latach małżeństwa powiedział, że właściwie to się jeszcze nie zdążył zacząć nudzić, bo co chwilę coś wymyślam. Więc nie, jest okej. Okay. Ale to jest fajne, jak chłopcze po 11 latach godo, że jeszcze się nie nudzi, nie? Bo dobra kobieta po 5 sama odchodzi. To my sobie jesteśmy. Freles Hajduk razem z nami. Już wiecie czemu Freles Hajduk? Bo dorosły. Podobno. Dla ciebie jestem dziś ja, bo moje serce cię zna. Troszkę generalnie idzie was trafić nieroz na scenie, ale to nie zawsze w tej roli jako Freles Hajduk, bo też zajmujecie się zabawą z dziećmi. To? No, tak to wy. My czasami tylko stamtąd wychodzimy, bo tak generalnie to my się non-stop bawimy. W świecie jesteśmy. Aha. I co jest do was, która strona jest do was łatwiejsza, a może która publiczność jest łatwiejsza do rozbawienia? Te małe dzieci, które są chyba takie w 100% szczere i to, co w głowie, to jest zaraz na języku, czy jednak ci starsi, poważniejsi widzowie? No tak, fajne pytanie, bo jak... Pierwszy raz grałyśmy dla dorosłych, można powiedzieć, to wyszłyśmy i tak, czy my coś mamy mówić, czy my coś mamy zrobić. My nawet nie wiemy, co mówić, bo chyba bardziej siedzimy właśnie w tych dzieciach i jest to dla nas takie bardziej naturalne. I tak na co dzień z nimi rozmawiamy, że właśnie chyba trudno nam nawet iść do sklepu na poważnie porozmawiać z osobą dorosłą za ladą. No ale tak... zdecydowałyście się jednak na program taki dla tej starszej publiczności, nie? Musimy chyba dorosnąć, tak trochę. Prostu. A poza tym chyba po prostu kochamy muzykę i to jest... Takie fajne czasem gdzieś pojechać, poznać innych ludzi, nową publiczność. Takie wyzwanie trochę dla nas i odskocznia od tej normalności, która może nie jest normalna. Przed którym z występów bardziej się stresujecie? Przed tym dla tej dorosłej części, czy dla tej... Zdecydowanie. A, czyli, ale z czego to się ciochy bierze tak richtig, nie? Bo to... Znaczy, bo my, można powiedzieć, trochę... Nie rozumiemy ludzi dorosłych. Okay. Oni są poważni, tacy dosłowni. I zwracają chyba na inne rzeczy uwagę niż dzieci. Tak, a my po prostu będąc dzieciom jest obojętne, jak my stoimy, jak my wyglądamy. Dla nich jest ważna jakby jak ta, my się bawimy. Ta prawda i ta zabawa. Tak. A dorośli nas oceniają pod innym względem i to jest chyba trudniej. Pytacie ta młodsza część publiczności zawsze po swoim programie albo w trakcie programu, czy im się podobało? Nie trzeba. No ja jeżeli są na scenie, jeżeli przychodzą do każdej piosenki, no to im się podoba, bo gdyby im się nudziło, to już dawno by byli w innej części. To jest taka publiczność, którą trudno zadowolić, nie? Że dziecko generalnie ma ten problem, że nie usiedzi w miejscu. Bo u nas się nie da siedzieć. No wiem, program. Widzę, że kiedyś. Więc... Wiem. U nas właśnie się cały czas skacze. I to jest chyba jakby źródło tego, że chyba my to też bardziej lubimy. A jakbyś teraz zapytał o taki najzabawniejszy moment podczas pracy z dziećmi na scenie? Na scenie. Wszystkie są sobą. Znaczy, myśmy nawet ostatnio próbowali spisać najzabawniejsze różne momenty, nie? Jakby ale bardziej pod kątem animacji, tak. My spisywały. No to tak naprawdę każda wyprawa jest jakąś historią i za każdym razem się coś innego przytrafi. Natomiast to byśmy chyba musieli osobny program zrobić, byśmy musiały to wszystko spisać i naprawdę tych historii jest całe mnóstwo.
A nowe rozdziały się cały czas jeszcze piszą. Non stop. Choć raz pamiętam, że weszła grupka osób na scenę do jakiejś zabawy i ja powiedziałam: jest jeden rodzyneczek, jak super, cudownie, pierwszy chłopczyk z nami. Jak się nazywasz? Kasia. Było. Okej, okay, takie sytuacje się właśnie u pani też zdarzają. Generalnie próbują dorosnąć. A czy im się to uda? Sami się o tym przekonacie. Frele, frelki, dziołchy, dziołuszki, 26 maja w Chorzowie podczas koncertu z okazji Dnia Matki. Będziecie miały okazję tam wystąpić. Próbowaliśmy przed chwilą ustalić, jakie hiciorki zaśpiewacie. Czy to już wiadomo? Ustaliłeś, tak. Chyba jednogłośnie. Okay, okay, jeden dobra. Będzie nowy całkiem, 100 lat się nazywa. Okej, okay. Takie tradycyjne? Czy? Nie, całkiem takie niespotykane, nowe. Nowka, hit nad hitami innego. Z refrenami, nieśmigane. Z wrotkami, nieśmigane okay, jeszcze. Dobra. I taki podnóżkę. Okej, okay. Już, o. Tak, a dobra. Drugi, żeby nie było, że mówię do ciebie, to mówię, że dla ciebie jest tam taki tytuł. Okej, okay. Wcześniej jak my to nagrywali, mówiła to do mnie, ale tak to czasem było. Moje drogie panie, widzimy się 26 w Chorzowie. Wielkie dzięki za to, żeście przybyły do naszego studia. Dziękujemy bardzo. Również dziękujemy, no, i do zobaczenia. Dzięki, dzięki, dzięki. My z paniami się żegnamy. 26 maja zobaczymy się w Chorzowie.
Za nami wywiad z Grywnymi Dziążkami, za nami też teledysk Frelis Hajduk, szlagier dla Ciebie, dzisiaj jestem ja. Jak zastanawiacie się, jaki kod ma ten teledysk, uwaga, uwaga, bierzcie coś do szkryflania, bo byda podpowiadał. Piszecie LSS TOP 9754. Do głosujących na nowości mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert z okazji Dnia Matki 26 maja w Chorzowie. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Fest na 102 FM na Śląsku.